Mamy taki wielomian, p od x, to jest minus 3x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 10x minus 7. I powiedzmy, że interesuje nas reszta z dzielenia wielomianu p od x przez taki dwumian x minus 2. No i oczywiście jednym ze sposobów rozwiązania tego zadania no jest podzielenie p od x przez x minus 2, czyli co to znaczy? To znaczy, że p od x, prawda, jak dzielimy p od x, to znaczy p od x zapisujemy jako no właśnie x minus 2 razy pewien inny wielomian, nazwijmy go q od x, no i plus resztę nazwijmy r od x. No, przy czym wiemy, że jak dzielimy wielomian przez inny wielomian, to reszta jest stopnia niższego niż ten wielomian, przez który dzielimy. No, ponieważ dzielimy przez wielomian stopnia pierwszego, to reszta jest wielomianem stopnia zerowego, czyli tak naprawdę r od x to jest wielomian stopnia 0, czyli stała. R od x stały, czyli to jest po prostu liczba. No więc jak mówię, jednym ze sposobów jest wykonanie tego dzielenia, ale istnieje szybszy sposób. Jeżeli nie interesuje nas ten wielomian q od x, a jedynie reszta, no to możemy użyć twierdzenia Bezu i twierdzenie Bezu mówi, że p od x, że r od x, czyli po prostu r, to jest wartość wielomianu p, no w punkcie 2, p od 2, prawda? Bo twierdzenie Bezu p od 2, prawda? Bo twierdzenie Bezu mówi, że jeżeli dzielę wielomian, jakiś wielomian przez taki dwumian x minus a, ta reszta jest równa p od a. No u nas a jest właśnie 2, czyli reszta to jest p od 2. No to możemy teraz policzyć, ile jest p od 2. No to jest co? Minus 3 razy 2 do trzeciej, minus 4 razy 2 do kwadratu, plus 10 razy 2 minus 7, czyli co? To jest minus 24, minus 4 razy 4, czyli 16, plus 20 minus 7, czyli minus 24 plus 20 to jest minus 4, minus 4, minus 16 minus 7, czyli minus 20 i minus 7, czyli to jest minus 27. Zatem R, ta nasza reszta, jest równe minus 27. No i oczywiście to jest dużo szybszy sposób niż wykonanie tego dzielenia, no ale oczywiście jeżeli nas interesuje również wynik, pełen wynik tego dzielenia, czyli nie tylko reszta, ale i wielomian q, no to musimy to dzielenie wykonać. Natomiast jeżeli interesuje nas wyłącznie reszta, no to twierdzenie Bezu pozwala uniknąć nam tego dzielenia i zastąpić to po prostu obliczeniem wartości wielomianu p w punkcie 2.